Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkej. No i dzisiaj widzimy się już na ekranie wyboru przygody. No, nie będę dużo mówił, po prostu to jest Darkest Dungeon. No i dzisiaj gramy, dzisiaj idziemy do Zatoki. W celu zdobycia takiego pięknego kaptura dla Flagranta, gdyż niedawno udało się go właśnie uzyskać. Tak samo dzisiaj dalej rozwijamy muszkieterkę. No, musimy Flagranta od początku. Awanturniczkę, chociaż ja bardziej bym ją nazwał barbarzynką, no i drugi okultysta. Po prostu wolę nie iść na wyprawę bez wsparcia lekarza, więc rozumiecie. Wyprawa krótka, więc wezmę tak... No, tyle prowiantu. Ze dwie łopaty. Jedno serum. Trzy bandaże, niech będą. Ze dwa takie. Dwa klucze. Jedna butelka na wszelki wypadek. No i niech będzie te 8 pochodni. No i tak się prezentuje dzisiejszy zestaw. Jakieś tam akcesoria poprzydzielałem, nawet nie będę pokazywał co, nic wielkiego. No i miejmy nadzieję tylko, że uda się coś uzyskać. Prawda, moja drużyna może nie jest idealna. Że on się opiera na krwawieniu, jak sami widzieliście, tam było napisane, że oni są dosyć odporni na krwawienie. No ale to jest krótka wyprawa, więc możliwe, że nawet nie będzie trzeba się przejmować. No. Nawet krótka, zbyt krótka. Tak. Another mariner. To ma najgorszą cechę. Another misfortune. 5% życia. Nic takiego istotnego. Też nic istotnego. A tutaj. Wiecie co? Niech on pójdzie, bo jednak. 5% życia mniej. No. W tym przypadku to jest tylko jeden punkt, ale ogólnie... Nie, normalnie nie wierzę. Co idę gdzieś, to zawsze coś musi być nie tak, a teraz gwiezdny stwór. Normalnie, jak ze mną, gwiezdnym kluczem. Nie, ale kontynuując. Jest to po prostu przeciwnik, który może się pojawiać, kiedy przeszło się pierwszą tam przygodę na farmie. Pomieszało się wszystko. Jak nic. Nawet nie będę teraz już nic zmieniał. Po prostu może się pojawiać. Jak się go pokonuje, to jest szansa na jakieś tam super wyjątkowe. Jak to się nazywało? Super wyjątkowe. Te, no, te tamte. Another abomination. No, te. Te tutaj, nawyki, tak, nawyki, ja ze słowem zabrakło. Tak, nie jest to może jakieś celowe, jakieś cenne czy coś, bo nie kojarzę, żebym naprawdę miał jakiś nawyk, który daje mi no, niezwykłe wiadomości czy coś, takie wiadomości, umiejętności. No ale jednak, zawsze lepsze rdzenie niż nic. No i mistrz krwawień. Chyba nie znam przeciwnika, którego on by nie dał rady rozkrwawić. Nawet nieumarłego, ja obiecałem wam, ja rozkrwawię nieumarłego przy użyciu Flagranta. Nie będzie to proste i prawdopodobnie uda mi się to najwcześniej, nie wiem kiedy. No ale w końcu ja to zrobię, zobaczycie. Teraz najgorsze, a niech będzie to. Super. Nie pozbyło się tego wszystkiego. I teraz jest ryzyko, że może coś się ruszyć. Dobra, nie, zaryzykuję. Trzeba się nim zająć jak najprędzej. Nawet te wszystkie negatywne efekty związane z tym czymś mogą być do zniesienia, jeśli to szybko zginie. Pewnie pożałuję potem tej decyzji, no ale... To ja ją podjąłem. Tak? Mówiłem, że pożałuję. No i już pożałował. Bez jaj, ile on się rusza pod rząd? Dobra, teraz tak.
Mogę się postawić bardziej. Ale co, przynajmniej tym razem nie mogę narzekać rzeczowi na Boba, bo to nie Bob. I wiesz, co on... Jest 80% z ochrony, to... To jest jedynym, który może go zranić jakoś tym swoim krwawieniem. Nie ma przerwa, czy jest to konieczne, żeby on tłukł i tłukł i tłukł tego gościa. Na wszystkim niech się zajmą inni. Nie. Widzicie tego pecha? Nie, ale coś moja wina, nawet nie zauważyłem, że to coś gdzieś tutaj siedzi. Więc no. Tutaj nawet nie ma zastanawiać się, co będzie, bo to zawsze jest to samo. A super. Ojej, kwietnia, znaczy ona ma więcej. Co ona ma więcej HP niż. Proszę nie. Nie, bo jednak nie ma co ryzykować, niech ona się dobija i tyle. Super. No to ja zapomniałem, że dla niego to jest pozytyw. Jaki jest wrót śmierci. Żeby mi się wydawało, czy już znowu straciłem bohatera? Tak. Spora szansa, co to już straciłem bohatera. Cóż. A nie, przepraszam, mam przecież tą super zdolność. Jakieś tam obrażenia znośne, duże krwawienie i różne pozytywne uzdrowienia. No. Trzeba to ubić, no. Proszę, proszę cię, gro. Co ja takiego ci zrobiłem, że trzeba ciągle mnie tak wkurzać i... Niech będzie on. Aż sobie. O, no, ale. Rozumiecie. Chociaż i tak tego nie jestem w stanie pojąć. Czemu to wszystko musi się mnie akurat przytrafiać? Czemu akurat mnie? Każda wprawa musi być jakimś tam niezwykłym doświadczeniem. Wiecie, co jest najgorsze? Będzie mógł utrzymać w takim stanie, bo widzicie, jak on ma te wspaniałe bonusy, no, ale jednak... No, to mi trochę niepokoi, więc... Po raz kolejny wyłazimy z śmierci. Jeszcze większymi minusami, no. No nie. Oczywiście w niego musiał trafić. Ja mam dosyć tego wszystkiego. Czemu mnie to spotyka? Czy ta gra za wszelką cenę chce mi się pozbyć tego gościa? No i co to ja rozumiem? Shines brightest against the backdrop of despair. Skąd ja to wiedziałem? Skąd ja to wiedziałem, że gra po prostu chce się pozbyć tego flagranta? Nie, ja mam tego dosyć. Idę na zwykłą, podstawową wyprawę i nie, on musiał się pojawić. Jakie to miało właściwości? O, no tak. Ale lepszych możliwości nie mam, dosłownie na walkę z tym czymś. Nie, no normalnie super. Daj powód do gwiazd, drabia się i tak bitwa będzie toczyła się, więc oczywiście. A nie, on się rani. Wiecie co? Ja mam tego dosyć po prostu, tego, że ta gra za tym tak tylko. Zmarnowałem na niego koralowiec, a teraz on zdecydował sobie, że umrze. No cóż, więc...
Weź to, a to jest dla... W sumie nie wiem dla kogo, więc... W sumie, no... Niech ona będzie. As the light gains purchase, spirits nie wiem, czy to mądrą po prostu decyzją było wykonywać dalej. No, ale jednak nie mogę po prostu pozwolić sobie na zrezygnowanie z wyprawy, która dopiero coś się zaczęła. Nie po tym, jak straciłem bohatera, tak po prostu z powodu, no, wierności gry. Prawa nie jest długa, więc może nawet w trójkę sobie poradzimy. Curious is the trap maker's art. His efficacy witnessed by his own eyes. No cóż. Klasyka. Już nie pamiętam, że z niego się dostaje te odłamki. If only treasure could staunch the flow of. Tak więc no. Jakby źle nie było. Dobra, wiecie co, nie umiem znaleźć pozytywów w tej sytuacji. Nieważne jak mu chciał, nie potrafię. No tak naprawdę po prostu mnie nienawidzi. No i mamy już 11 minut, także no, zastanawiam się, czy będą dwie wyprawy, czy ile i... Ja bym miał odpowiedź, 11 minut, a jeszcze prawie nic się nie zaczęło. Tak więc, no... The light, the promise of safety. Super, nie mam sposobu, jak pozbawić się tamtego szamana. W ogóle powinien rozmienić miejsce. Tak, byłoby dużo lepiej. W ten sposób pomogę sponsor cel atakować. A też czy jest coś tak źle? Nie wiem. A trifling victory. Ale dobra, lepiej ten naprawdę poza mnie. Dobra, trzy porcje jeszcze powinny wystarczyć. O, zaskoczeni, super. To ma podstawowe własności, tylko że po prostu muszę otrzymać ostatnią linię. Spoko. Teraz mamy takie, albo mogę próbować się jej pozbyć. Krytyk trzeci pozbyć. No i oczywiście się nie wiem. Ja nie pozbyłem się tych stresogennych przeciwników. Ze zwykłymi ranami jeszcze można sobie jakoś poradzić, ale stres? Nie, tego nie przebiorę. Super. Zamienię miejscami. Tylko to może nie da, ale... Na przynajmniej dwóch zamieniłem, nie jednego. Zaraz, nie będzie tak. Mamy osłabienie, ale... no... To zmiecie. Osłabienie jest, jednakowoż, ale... to inaczej określić. No oni się nie ruszają w tej rundzie, więc... Zmiany kultyści są mocniej, jeśli się walczy z tym czymś. Miejmy nadzieję, że ostatni w ogóle z wyprawy. Bo wtedy odcinek będzie dosyć krótki. Jednak moim zdaniem krótki odcinek jest nawet lepszym wyborem niż odcinek tak długi jak ostatnio. Albo co gorsza odcinek, w którym... No, będę tracił więcej bohaterów. A ta wyprawa jak nic w moim odczuciu powinna się jak najszybciej zakończyć. Po prostu czuję się niepewnie odnośnie tego wszystkiego. W szczególności podróż na trzech bohaterów. Nigdy to się nie kończy dobrze. Chyba, że masz jakiś super potężny bohaterów. Ci nie to jest nowicjusze, czy są dopiero nowicjusze i w ogóle to jeszcze... Nie są w najlepszym stanie. No właśnie. Packs laden with loot. No i oczywiście, pewnie jeszcze tutaj będzie.
Chociaż powinienem narzekać i tak mogło być gorzej. Tylko jeden flagelant mi zginął. Coś mi się wydaje, że ten mój challenge o treści rozkrwawu nieumarłego przy użyciu flagelanta się chyba nie powiedzie za szybko. Jeśli daje, tak będą mi umierać. 60, 40 i 60. No jasne, po co? Po prostu tego korzystać? Lepiej w to wdepnąć i tyle. Dobrze, że miałem tą ostatnią porcję ziół leczniczych. Znowu? Ale tego dużo. To jest inny zamach. To w zasadzie, którym bardziej by się to przydało niż jemu. I ryzykuję strasznie dużo. Jak? Szczątki ryby mogą być pułapką? Nie wiem, tego akurat nie jestem w stanie chyba pojąć. The match is struck. A blazing star is born. Nie wiedziałem. Jeszcze dwie bitwy mnie czekają. Dwie bitwy, przy czym każda może być moim ostatnim. Chociaż nie, no. Pewnie oszukuję. No, kogo ja oszukuję? Jest naprawdę dobrze. Trzech bohaterów i tak sobie radzę dosyć porządnie. Wiesz, jak mi to jest zasługa tego po prostu, kogo wybrałem na tę podróż. Czy taka na przykład muszkieterka, czy kuszniczka, bo dla tych, którzy nie kojarzą, jest to to samo, tylko to jest po prostu reskin, jako inny bohater. Ma tam niewielkie różnice w niektórych przedmiotach, ale poza tym to jest dosłownie reskin kuszniczki. Chociaż, żeby nie było, kuszniczka bodajże też mogła się pojawić. Oczywiście mnie nie łapać za słowo, ja się mogę mylić, jak zwykle. To było wredne. Jest naprawdę wredne. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ja się w tym momencie. Moja szansa bitewne mogą się dosyć mocno zmniejszyć. Patrząc na cały kształt. Chociaż. Gdyby trafiła za 8, to by się mogło nie zmniejszyć. No tak, to oczywiście dostanę podwójne krwawienie. A nie, dobra, tylko wrócę do śmierci. To pół biedy. Drugie dźwignięcie. Drugi raz przetrwał wrota śmierci. Jest lepiej niż myślałem pod tym względem. A teraz się lecz. Nie możesz mi umrzeć. Bez ciebie już na pewno nie mam szans. I oczywiście. Nie ma tak nic atakować tylko zwłoki. Adam, jak kiedyś ktoś próbował mi mówić, tak osobiście po prostu. Jeden ze znajomych. Próbował mi mówić, że w zwłokach są przechowywane skarby. Rozumiecie, jak zniszczycie zwłoki, to niszczycie sobie skarby ponoć. Do tej pory nie wiem, czy to jest prawda, chociaż wątpię w takie brednie. Więc po prostu tak w ramach małej, można powiedzieć, anegdoty to wszystko przytaczam. Więc jeśli to jest prawda, to przez całe życie żyłem w błędzie, chociaż robiłem po prostu różne testy i jednak mi się wydaje, że zwłoki nie mają wpływu na to, co zostanie się po bitwie. Nie no, gorzej, żeby się nie mogło. Nie, brawo, dwa razy nie trafiłem w tego samego gościa. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. No i mamy ostateczną starcie i... No mogło być gorzej. Mogło być gorzej.
jest zagłuszony, ale oczywiście komentować można. Bo jakby inaczej. Wiecie co, ja chyba przestanę używać tej zdolności. Zawsze uważam ją za jedną z lepszych ze względu na te bonusy. No, bonusy do prędkości postaci w następnym rundzie. A jednak chyba to się nie opłacało. Więc tym razem. Ale nie będzie tak. Super. Okay, dobra, rozumiem. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. I to jest mój największy dylemat. Mogę się spróbować pozbyć jednego z tych tutaj, aby mu lecieć. Chociaż dobra. W ten sposób trochę ułatwiłem sobie sytuację. A, proszę, proszę, drugie wrota śmierci. Nie, takie problemy z tym wszystkim to chyba tylko ja mam. Bez kogoś tu pozbyć. Największe szanse chyba są do niego, więc. Więc on uniknie. I trzecie wrota śmierci. Niestety nie mam jak leczyć już za bardzo. Więc chociaż po prostu postaram się to wygrać w jakikolwiek sposób. Nie wierzę. Jego się nie da trafić po prostu. Dobra, niech on leci. A nas chyba już ostatnią nadzieją tej duży. Super po prostu. Dobra, jak się... Czy wy to naprawdę widzicie? Z tym się nie da wygrać. Dobra, człowiek siebie, bo jednak ty masz podwójne szanse na śmierć w każdej swojej rundzie. Super. No i proszę, proszę. Jeszcze żyję. Nie, wiecie co? Ja naprawdę się... Nie umiem już wysłuchać się, jak bardzo mnie wkurza to wszystko w Darkestie, że mi tak nagle źle idzie. Wiem, wcześniej było dobrze i w ogóle, i wtedy narzekam, że jest za łatwo, no ale teraz to już jest przesada. Co mam jakąś postać, to naginie. Co mam jakiś pomysł, czy coś, to się nie udaje, bo oczywiście wszystko jest zepsute. I w ogóle. W sumie mam takiego na później najprościej pecho farta. Dobra. Żeby nie zginął ten, to i tak będzie dobrze. Ale oczywiście nikt nie zginie, bo nie trafi. This is no place for the weak or the foolhardy. Czy wy to widzicie? Eradicated. A teraz oczywiście będzie krytyk na tego, który miał jedno życie. Tego bym pewnie nie trafił. Ja bym trafił za minimum. Dobra, wiecie co? Chciałem stwierdzić, że już nie starczy tego, ale... No jednak wolę stracić jak najmniej bohaterów. Oczywiście straciłem tych, których więcej nie mam w zapasie. No ale... No... W sumie nawet nie wiem, co mówić na ten temat.
No dobra, teraz ratuję ją. Po prostu gra mnie nie lubi i tyle. Ale ja się nie poddam. Mimo tego, że on będzie unikał każdego ataku. To ja w końcu kiedyś po mocestwie. Zobaczycie, kiedyś na pewno ukończę ten przebieg. Dlatego też już odcinek będzie trwał 2 godziny, to już wiecie dlaczego. Oczywiście czas już cały jest zajęty przez tą jedną króciutką wyprawę. No i co, że jest zwycięstwo, nawet się nie zastanawiam co to jest, czy tutaj coś można zagrać, po prostu wracamy. Jest. Wholesome marine life can flourish. No i przyszedłem po coś, czego i tak już nie użyję. There is such a thing. No, chyba nie ma znaczego, żadnego znaczenia, super. Może być, okej. Okay. W sumie to nie wiem, co tak właściwie to ma do rzeczy, ta zdolność, ta ostatnia rzecz, tymi, że jeden bohater po prostu nie. Finally. The serum is working, and the side effects are manageable. Skrzydło kliniczne. Które to było skrzydło kliniczne? A, tutaj. Dobra, wiesz co? Aż bym spróbował... No. Właśnie w ten sposób to zrobić. Teraz jakieś dwie choroby bym uleczył. I co tu mamy? Zobaczmy w ogóle jakich chorych mamy. To on na pewno, patrząc na powagę tej choroby. Ktoś jeszcze chory jest? Czy Bob jest jedynym chorym poza tym? Ja wygląda na to, że jedynym, to wykorzystam okazję. I cóż, zobaczmy na dokończenie kogo by tu mamy. O proszę, antykwariuszka wróciła. She searches where others will not go. And sees what others will not see. Na zakończenie tylko chciałbym sprawdzić, czy nieco, czy mam coś fajnego, co można już zakupić. No, dosyć fajne, patrzę na to, że ignoruje ukrycie. W ten sposób można stworzyć bohatera, który zawsze będzie mógł po prostu atakować ukrytych. A to wyłącznie okultysta ochrony, gdy atakuje. Strong? A, dobra, czyli 30% mniej obrażeń od Strongów, czyli tego tamtego. Więc 20% pozyskanego leczenia, szkoda, a nadrealne w ogóle... Wiecie, to jest takie szczerze słabe. Abominacja, tak. Antykwariuszka. No wiecie co, nie mam jeszcze nic i w ogóle. Mam nadzieję, że wam się podobało tak swoją drogą. No, do zobaczenia w następnych odcinkach, mam nadzieję, że bardziej wartownych. No i po prostu trzymajcie się. Hej.